Witamy wszystkich po przerwie. Na sali gimnastycznej rozpoczyna się kolejny etap konkursu na Miss Gimnazjum. Patrycja z niecierpliwością czeka, kiedy Tomasz Dudziak odczyta SMS-a, którego wysłała mu z telefonu Karoliny. Kandydatki zaprezentują swoją wiedzę. Jak już dzisiaj powiedziałam, to nie jest konkurs piękności. Liczy się również wiedza i inteligencja naszych dziewczyn. Zapraszam na scenę kandydatki ubiegające się o tytuł Miss Gimnazjum. Ale musisz przestać się bawić telefonem, zaraz zaczynamy. Jeśli wygram, to ci się odwdzięczę, dobrze wiesz jak. Karolina, ostrzegam. Słuchajcie, moi drodzy, robimy jeszcze 10 minutek przerwy, dobrze? Tak, żebyście ochłonęli i zaraz tu wrócimy wszyscy. No spokojnie, dajcie nam jeszcze 10 minut, dobrze? Staszku, powiedz co. Karolina, proszę ze mną. Mogę panią prosić? Bardzo panią proszę. Nauczyciel jest wściekły. Bronił nastolatki, gdy chciała go wrobić w romans, bo uważał, że należy jej się druga szansa. Miał nadzieję, że Karolina dostała wystarczającą nauczkę. Boi się, że bardzo się pomylił. Jeśli wygram, to ci się odwdzięczę. Dobrze wiesz jak. Ty to napisałaś? Nie! Karolina, ale to jest z twojego numeru telefonu, tak? No tak, ale ja tego nie napisałam. To niby kto? Karolina, zawiodłem się na tobie, rozumiesz? Daliśmy ci drugą szansę, ty ją zmarnowałaś takim głupim numerem. Po co, żeby wygrać konkurs, tak? Oczywiście, to już się nie stanie. Karolina, jesteś zdyskwalifikowana. Czy ty zwariowałaś? Ale ja naprawdę nic nie zrobiłam, przysięgam! To jak ten SMS znalazł się w moim telefonie, co? Skąd jak mi to wytłumaczyłeś? Karolina, nie bądź bezczelna. Karolina, prosimy cię, idź do szatni i się przebierz, dobrze? A my tutaj porozmawiamy z twoją mamą o konsekwencjach, jakie cię czekają za to, co zrobiłaś. Jakich konsekwencjach? Ja nic nie zrobiłam, naprawdę! Karolina, ta decyzja jest nieodwołalna. Wystarczy. Proszę wyjść. Do widzenia. Nie, to nie możliwe. Panią, to co pani córka wyprawia, to się po prostu w głowie nie myśli. To jest jakiś koszmar, masakra, jestem niewinna. Wszyscy wydali już na mnie wyrok. Musiałabym być skończoną idiotką, żeby po ostatniej aferze wysłać tego SMS-a do Dudziaka. Karolina jest załamana nieprawdziwymi oskarżeniami pod swoim adresem. Wiązała z tym konkursem wielkie nadzieje. Zostałam zdyskwalifikowana, cieszysz się? Zdyskwalifikowana? Ale za co? Ktoś wysłał debilnego SMS-a do Dudziaka. Z twojego telefonu kto? Nie mam pojęcia, telefon leżał w torebce. To mógł być każdy. Ty, Oliwia albo Patrycja. Myślisz, że mogłaby to zrobić? Widziałaś, do czego jest zdolna. Pocięła mi sukienkę, nawet nie mam jak jej tego udowodnić. Udowodnimy jej to. Niby jak? Coś wymyślimy. Teraz chcesz mi pomóc? Zapomniałaś, że się nie przyjaźnimy? No właśnie, już trochę zapomniałam. Nie jest tak, że już Karolinie wszystko wybaczyłam, ale ostatnio zachowuje się już całkiem spoko. Widzę, że cały czas jest zdenerwowana i wierzę, że to nie ona wysłała tego SMS-a. To byłoby niesprawiedliwe, gdyby dostała karę za coś, czego nie zrobiła. Dlatego chcę jej pomóc. Splinter. Tymczasem Patryk chce znaleźć szczura, którego wypuścił w klasie, zanim nauczycielka chemii i dyrektor sprowadzą specjalistę od deratyzacji. Nie będziemy się bawić w kotka. Jesteś! Kurczę, nie rób mnie w konia. Chodź. Chodź, idziemy. Spisałeś się na medal. Jesteś super. Ty. Dziwne. Drzwi były otwarte? Przecież nie zamknęłaś. No co ty, jestem pewna, że zostawiłam go w bibliotece. Dobra, to gdzie jest ten twój szczur? O rady, nie wiem, no gdzieś tu jest, może się schował. Trzeba go poszukać. A jesteś pewna? W szkole nigdy nie było szczuru. No, oczywiście, że jestem pewna, bo piszczałam. No, widziałam. No, dobra. Na 100% jestem pewna. Chyba trzeba będzie poczekać na ekipę z deratyzacji. Może się nie będziemy się bawić ze szczurem w podchody. A może się schował pod jakiś plecak albo to... Patryk! Stań, komu nie masz go? Stań, komu nie goni! Chodź. Szybko. Szybko, stój tu. Patryk. Tak? Co ty robiłeś w pracowni? Po prostu się pomyliłem, bo chciałem iść do toalety i wszedłem w nie te drzwi. Tak? Tak. Dlaczego wybiegłeś, jak nas zobaczyłeś? No bo logiczna była dla mnie pani reakcja, że zaraz będzie, że... Co ty, Patryk, tam robisz? Ja nie... Proszę cię, nie pajacuj. Już mam dosyć twoich bzdur. Tak. Wracam do dyrektora. Za chwilę porozmawiamy. No co, człowiek się nie może pomylić? Ja pierdolę. O, było blisko. A, szczur mnie ugryzł. Co? Nic nie? Był w mojej bluzie, ugryzł mnie. To po co się chciałaś do mnie ubierać? Gdzie on jest? Psz, gorąco jest. Wybiegł cię gdzieś, nie ma tu go. Boże. Muszę iść szybko do higienistki. Nigdzie nie idziesz. A jeśli on ma wściekliznę? Nie ma wścieklizny. No nie, a skąd to wiesz? Na to się nie umiera. Ała, jak mnie boli. Boże.
Głupi Patryk. Przez niego Splinter biega gdzieś po korytarzu. Może być wszędzie. Jak go nauczyciele znajdą, to go zabiją. Muszę go znaleźć. Patrycja, ostatnia uczestniczka... Na sali gimnastycznej kończą się występy zawodniczek startujących w konkursie na Miss Gimnazjum. Po tym, jak Karolina została zdyskwalifikowana, Patrycja jest pewna swojego zwycięstwa. Ja oraz pan dyrektor, który do nas dołączy, udajemy się na obrady. Za 10 minut dowiemy się, kto został Miss Gimnazjum 2014. Hałas! Choć Karolina nie bierze już udziału w konkursie, jej koleżanka Sylwia cały czas myśli, jak znaleźć dowód na to, że to Patrycja miała coś wspólnego z SMS-em wysłanym do nauczyciela WF-u. To ktoś zrobił jej głupi żart i na pewno nie była ona. No tego nie wiesz. Właśnie, a wiecie, za co Karolinę zdyskwalifikowali? No, ktoś wysłał z jej telefonu głupiego SMS-a do Dudziaka, ale to na pewno nie była ona. Ale kiedy to było? Zaraz po przerwie, kiedy robili wywiad z Oliwką. Zaraz, no może coś się nagrało. Jasne, czemu wcześniej na to nie wpadliśmy? Pokaż, co tam masz. No to czekaj, no może wyjdźmy stąd. Poszukamy. Na pewno musiało się coś nagrać. Czekaj, już szukam. W przerwie, zaraz po drugiej połowie. Czekaj, tu trochę coś dalej. Jest. O, jest. Tak, Patrycja grzebie w torebce Karoliny. Ty, no i telefon jej wyciąga z torebki. Tak, uratowałeś jej życie, dzięki wielkie. W kantorku WF-istów trwają obrady jury. Sylwia ma nadzieję, że uda jej się jeszcze uratować kandydaturę Karoliny. Sylwia, nie teraz. Słuchajcie, nie możemy dać Karolinie pierwszego miejsca, bo została zdyskwalifikowana. Ale ja właśnie w sprawie Karoliny. Sylwia, co bo się to stało? Patrycja wysłała tego SMS-a, mam dowody. Co ty mówisz? Proszę zobaczyć. Ale pokaż. Chodź. Wszystko tutaj widać. Patrycja wysłała tego SMS-a. Proszę tutaj. O której godzinie to było? No, 12:17. No to zaraz z tobą się zgadzało. Dobra, to jedziemy po Patrycji. Musi nam to wyjaśnić. Jest Karolina jeszcze w szkole? Chyba tak, ale zadzwonię do niej. Proszę, znajdź ją, dobrze? Tak. Patrycja, mogę cię prosić na chwilę? Co się stało? Tak, musimy sobie coś wyjaśnić. Patrycja, ty wysłałaś do mnie tego SMS-a? Nie wiem, o czym pan mówi. Patrycja, proszę cię, nie kłam. Wszystko się nagrało. Patrycja, to jest skandaliczne i nie wyobrażam sobie, jak można w ogóle tak się zachowywać, rozumiesz? Proszę. Patrycja! Poczekaj, Patrycja! Jak mogłaś to zrobić? Karolina wraca do szkoły. Jest wściekła. Bardzo zależało jej na wygranej w konkursie. Obydwie się uspokójcie, będziecie mieć problemy. Dość! Wiem, że jesteś wkurzona, ale nie możesz tak się zachowywać, rozumiesz? Patrycja, słucham. Co masz nam do powiedzenia? Ty wysłałaś tego SMS-a? No kto na kto inny? Spokój się! Chyba należą nam się przeprosiny. A szczególnie proszę przeprosić koleżankę, w tym momencie. Słucham. Patrycja. Co za ulga. Przynajmniej teraz wszyscy przestaną oskarżać mnie o najgorsze. A ta idiotka Patrycja dostanie to, na co zasłużyła. W gimnazjalnej pierwszej B panuje nerwowa atmosfera. Szymon wybiegł szukać swojego szczura, a pogryziona dziewczynka chce iść do higienistki. Patryk próbuje ją powstrzymać, żeby nie wyszło na jaw, że to on wypuścił gryzonia. Co mnie to obchodzi? Nie mam nic z tym wspólnego. A jeśli będę miała wściekliznę? Nie będziesz miała wścieklizny, bo to jest szczur ze sklepu zoologicznego i nic mu nie jest. Jest stuprocentowo zdrowy. Co nie, Darka? Prawda, i nie no paniku. Właśnie. Ale mnie to strasznie boli. Poboli i przestanie. Ej, dobra, Patryk, ale to już nie jest śmieszne. Musimy coś zrobić. Możemy się przyznać? Nie. Dobrze, wracamy do lekcji. Co się dzieje? Czemu ty płaczesz? No tak się przestraszyła pani zajęć wyrównawczych, że zaczęła płakać. Proszę cię, Patryk, mam dosyć twoich bzdur, dobrze? Możecie mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Nie, ja pani mówię, ale nie chcę pani uwierzyć. No i ja pani muszę coś powiedzieć. Co? No bo to ja przyniosłam tego szczura. Nie. Słucham? Po co ty przyniosłaś? Daria, no ty zwariowałaś? Po co przynosiłaś tego szczura? Ja chciałam mi wszystkim go pokazać, a on gdzieś zwiał, latę teraz po szkole, a Szymon go szuka. Daria bierze całą winę na siebie. Nie chce, żeby firma dratyzacyjna zabiła szczura kolegi. Ale przecież to na pewno nic poważnego, to jest szczur domowy. Idziemy do higienistki. Ale może pani odwołać tą dratyzację, proszę. Daria, odwołam ją, ale bardzo mnie zawiodłaś. Musiałam coś powiedzieć, przecież ona i tak by się przyznała, że ten szczur ją pogryzł. Wtedy zadzwoniliby po tą całą dratyzację i zabiliby Splintera, a Szymon by tego nie przeżył.
Tomasz Dudziak i Barbara Gruszka chcą ukarać Patrycję i ponownie dać Karolinie szansę na zwycięstwo w konkursie. Nie mogą uwierzyć, że uczennice posunęły się aż tak daleko tylko po to, żeby wygrać. Nie zdajesz sobie, dziewczyno, sprawy z tego, jakie problemy mogłaś przysporzyć Karolinie albo mnie. Patrycja, zdecydowaliśmy, że jesteś zdyskwalifikowana. Boże, przez takie głupstwo? Wystarczy. To jest decyzja ostateczna i nieodwołalna. Mało tego, porozmawiamy sobie na twój temat z panem dyrektorem i zobaczymy, co dalej w związku z twoją tą sprawą. Idź proszę do szatni, przebierz się. Mogę prosić? Oczywiście. Posłuchaj, Karolina. Wiemy, że przez to, co zrobiła Patrycja, nie mogłaś wziąć udziału w konkursie wiedzy. Tak więc jeżeli chcesz, a powinnaś mieć równe szanse, tak jak dziewczyny, to możemy wrócić na salę. Otrzymasz pytania. No, nie wiem, to będzie chyba już teraz trochę dziwne. Słuchaj, możemy ci zdradzić, że póki co wygrałaś w głosowaniu publiczności. Natomiast masz pełne prawo wziąć udział w konkursie głównym, więc jeśli tylko chcesz. A kto wygra, jeśli ja nie wystartuję? Obradujemy jeszcze. Oliwia. Całkiem możliwe. Niech wygra. Mi wystarczy nagroda publiczności. No to fajnie. Cieszymy się. Dziękujemy bardzo. O, widzę, że państwo jeszcze rozmawiacie. Tak. Wszystko zostało wyjaśnione? Tak, wszystko już wiemy. No to dobrze. Proszę, do widzenia. To by było bez sensu, gdybym występowała po wszystkich. Myślę, że Oliwia ucieszy się z wygranej. Może w końcu wyluzuje. Chce już odzyskać swoje przyjaciółki. Tymczasem pierwsza B szuka po całej szkole szczura Szymona. Zwierzaczku! Ej, nie widzieliście szczura, taki biały, z drugim owem? No chodź do tatusia! No chodź! Ej, sorry, nie widziałaś szczura, taki mało interesowany, bo widziałem, że tutaj gdzieś biegł. Sprinter się nazywa. Nie widziałam. Zgubiłeś szczura? No. Dobra, dzięki. Jak poleciał na salę, to mamy przerąbane. No, kochani, wchodzimy do środka. Bo zaraz przyjdę, tylko ogłoszenie, pójdę Karolina do toalety. Zapraszamy. Mamę też zapraszamy. Szczurku, malutki. O, co ty tutaj robisz? Karolina zauważa szczura schowanego w kącie korytarza. Wpada na pomysł, żeby zemścić się na Patrycji, która przebiera się w szatni. Zaraz to inni będą się ciebie bać, tak? Panie dyrektorze, jeśli możemy prosić tutaj na środek, oto Miss Publiczności. Jeszcze raz wielkie brawa. I od razu poznajmy Miss Gimnazjum 2014. Zostaje Oliwia Guj. Wielkie brawa! Miss Gimnazjum 2014. Słuchajcie, i w ten oto sposób kończymy nasze wybory. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. I co? To pewnie zapraszamy na... Szczur mi goni! Co się goni? No szczur jest w szatni! Patrycja, tak? Patrycja, no daj spokój. Spokojnie! Czyli to jest szczur? Spokojnie! Spokojnie! Proszę się uspokoić! Patryk, pan deratyzator Patryk Głowiński jest na sali. Spokojnie, sytuacja opanowana. Nic, nic, wszystko jest pod kontrolą. Szczepiony był, spokojnie, spokojnie. Proszę, wszyscy? Chodź. Nikogo nie ukrył, nikt? Dobrze, słuchajcie, no to są wielkie brawa dla naszych kandydatek, zwycięzczyni oraz dla was, moja droga publiczności. Już nigdy nie da się wciągnąć Patrykowi w tego głupie plany. Przez niego sprinter prawie zginął. Już nigdy go nie wezmę do szkoły. To było bezcenne. Do końca życia zapamiętam ten widok. Patrycja przerażona, nie do końca ubrana i wszyscy się z niej śmieją. A ja zostaję mis publiczności. Zemsta jest słodka. Po wydarzeniach podczas wyborów mis gimnazjum koleżanki ponownie przyjęły Karolinę do swojej grupy. Znów się przyjaźnią i grają razem w siatkówkę. Patrz, Szymon! Patryk został ukarany naganą za udaremnienie zajęć wyrównawczych. Nie przejął się jednak tym i chce przekonać Szymona, żeby jeszcze raz przyniósł szczura do szkoły. Szymon obiecał, że nigdy już tego nie zrobi. Posłuchaj, Małek powiedział, że ma ten kartkówkę nam jutro zrobić.
No to odpalilibyśmy cię znowu. Proszę. Ej, Patryk, proszę cię, ty już lepiej nic nie wymyślaj. No weźcie. Idziemy do szkoły. Proszę. Ale weźmiesz go jeszcze, nie? Nie! No weź, ziom. No proszę cię, chociaż raz go jeszcze przynieś. Nie dla ciebie. Ale jesteś. I jak tam? Spoko. Jak wy byście się czuli, gdybyście nie mogli skakać, biegać? Rodzeństwo gimnazjalistów zbiera pieniądze na ratowanie psa. Część kwoty postanawia ukraść, żeby pomóc zadłużonemu ojcu. Jak tak dalej pójdzie, to tata będzie mógł powiedzieć mamie, że uzbierał całkiem niezłą kasę w jeden dzień. Wow, tego jest mega dużo. I o to chodzi. Zgarniemy to dla ojca. Nastolatki kradną pieniądze i oszukują koleżankę. Tak mało? Myślałam, że będzie dużo więcej. Licealista ośmiesza w oczach klasy zakochaną w sobie koleżankę. Dziewczyny, co wy robicie? Dziewczyna kradnie ojcu samochód, żeby przypodobać się nowym znajomym. Będę się mogła pochwalić, że byłam z Karoliną na koncercie w Warszawie. Odurzony narkotykami chłopak powoduje wypadek.